Dzisiaj w Poczytajmy literatura włoska. Książka Roberto Saviano, Gomorra, z podtytułem Podróż po Imperium Camorry, ukazała się we Włoszech w 2006 roku. U nas została wydana 2 lata później. Wprowadza czytelnika w świat mafii neapolitańskiej. Autor ujawnia mechanizmy działania przestępczej organizacji, próbując wniknąć do jej wnętrza. Pisze: urodziłem się na ziemi Camorry, gdzie popełniono więcej zabójstw niż gdziekolwiek w Europie. Właśnie autor pochodzi z okolic Neapolu. Na swoim motorze przemierza więc znane mu miejsca, obserwuje, rozmawia z ludźmi powiązanymi z mafią, pracuje przy wyładunku nielegalnych towarów. Stąd jego relacja jest tak wiarygodna. Czytelnikowi trudno uwierzyć, że tak sprawnie działający mechanizm bezprawia, przemocy i gwałtu może mieć miejsce. Ale, jak niejednokrotnie zaznacza to Saviano, politycy i władze lokalne są często na usługach Camorry. Bywa, że członkowie mafii sprawują funkcję burmistrzów, czy też zasiadają w Radzie Gmin. No i jest jeszcze coś, co pozwala kamorystom czuć się prawie bezkarnie. To strach przed nimi, przed zemstą, która dosięgnie każdego, nawet gdy upłynie bardzo dużo czasu i ktoś poczuje się już bezpiecznie. Przed mafią nie ma ucieczki. Doświadczył tego sam Saviano. Musiał bardzo często zmieniać miejsce zamieszkania, dostał nawet ochronę. Zainteresował bowiem swą książką zbyt wiele osób i tego mafia nie może mu darować. Jednak uważał, że skoro wie, to powinien ujawnić sprawy, które dzieją się obok niego, przestępstwa, na które jest milczące przyzwolenie. Czyta się tę książkę z rosnącym zainteresowaniem, ale jednocześnie z niedowierzaniem i przygnębieniem. Porażające wrażenie robią zwłaszcza relacje z wojen klanów, pogrzebów ofiar, czy pokazanie zaangażowania w pracę dla Camorry 12-letnich chłopców. To oni bardzo dobrze sprawdzają się w roli dealerów narkotyków. Z kolei młode dziewczęta marzą, by związać się z kamorystą, bo nawet jeśli trafi on do więzienia lub też zginie, one każdego 28 dnia miesiąca dostaną pensję od mafii. Są oczywiście pokazane w książce próby walki z mafią, relacje z procesów, przypomnienie sylwetek sędziego Falcone czy też księdza Pepino Diany, którzy próbowali przeciwstawić się przestępczej organizacji i niestety zapłacili za to najwyższą cenę. W czytelniku w trakcie czytania rodzi się właściwie takie przeświadczenie, że niewiele tu można zrobić, jeżeli terenem działania mafii jest ubogie włoskie południe z dużą liczbą bezrobotnych, którym mafia daje utrzymanie. Oni, nie zważając na to, że mogą zginąć od kul czy od oparów toksycznych odpadów składowanych nielegalnie w ich okolicy, czują się ważni. Mają broń, mają pracę, przybierają nawet często pozy filmowych bohaterów. To jednak nie jest film. To niestety rzeczywistość. Gomorra to ważna książka. Warto ją przeczytać.